Pocieszyciel to oznacza adwokat, ten, który pomaga nam i jest zawsze obok nas. Słowo pocieszyciel. Jezus właśnie wypowiedział to słowo, obiecując na moment, zanim umarł na krzyżu, zanim był wskrzeszony z martwych i wstąpił do nieba. On powiedział, poślę wam kogoś, kto będzie waszym pomocnikiem i pocieszycielem. Biblia wyraźnie mówi, jest to osoba. Nie jest jakąś energią albo wpływem, ale Bogiem. I nigdy nie możemy odnosić się do Ducha Świętego jako to, pomimo różnych niewłaściwych, autoryzowanych wersji i tłumaczeń Biblii, bo w niektórych czasach, setki lat temu, w wielu miejscach i momentach odnoszono się o Duchu Świętym jako czymś, jakiejś energii. Jednak On nie jest czymś, ale kimś. A święty oznacza, że jest święty sam w sobie, święty Duch. Biblia uczy, że Duch Święty jest równy z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem, że mamy Trójcę, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Biblia także uczy, że Duch Święty jest wszechpotężny, co oznacza wszechmocny. Michała 3,8 jest napisane, jestem pełen siły i Ducha Świętego. Biblia mówi także, że Duch Święty jest obecny w każdym miejscu w tym samym czasie. Dokąd ucieknę sprzed Twojej obecności, sprzed Twojego Ducha? Czytamy w Psalmie 139, w 7 wierszu. Nie możesz uciec donikąd, nie możesz pozbyć się Ducha Świętego, bo On jest wszędzie. To On jest tym, który poucza Cię, zachęca, daje wskazówki, jak wyjść w różnych sytuacjach. Jeśli będziesz Go słuchał i szukał, usłyszysz Jego głos nawet na drugim końcu wyspy, gdzie nikt już nie mieszka, ponieważ to Duch Święty będzie z Tobą wszędzie, gdzie pójdziesz, będzie Cię pouczał, bo On jest na całym świecie w tym samym czasie. Dlatego Jezus powiedział, jest Wam lepiej, jeżeli ja odejdę, bo jeśli bym nie odszedł, wtedy Duch Święty nie przyszedłby do Was. Biblia uczy, że Duch Święty ma także całą mądrość. Spójrzcie na 1 Koryntian 2,10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. To Duch Święty jest dzisiaj tutaj z nami, szukając Cię, szukając Twojego mózgu, Twojego serca, Twojego umysłu, Twojej duszy. W Księdze Objawienia jest określony wyraźnie tym, który ma 7 oczu, co jest nazwane symbolicznie, bo oznacza to, że nic nie jest ukryte przed Nim i przed Jego oczami, i przed Jego mądrością. To On motywuje nas, abyśmy chodzili z Bogiem każdego dnia. Biblia mówi także, że On jest wiecznym. Mateusza 9,14. Tam wyraźnie jest nazwany wiecznym Duchem. Duch Święty jest współwieczny z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. Tak samo jak mamy lód, wodę i parę, 3 odmienne rzeczy, ale one są tym samym, lecz jedynie w innej formie. Bo Duch Święty jest jednym z Trójcy, równym Bogu Ojcu i Bogu Synowi. On jest także święty, a określenie Duch Święty jest użyte w Nowym Testamencie 100 razy. Bądźcie święci, jak ja jestem święty, ale to jedynie Duch Święty jest tym, który może połączyć się z Twoim duchem i uczynić Cię świętym. A Biblia mówi, ten, kto nie jest święty, nie może ujrzeć Boga. Co to oznacza? Że zanim wejdziesz do nieba, musisz mieć tą samą sprawiedliwość, która jest równa sprawiedliwości Jezusa. Może pomyślisz, ale ja przecież nie mogę tego nigdy zdobyć. Oczywiście, że nie możesz sam z siebie, ale kiedy Jezus umarł na krzyżu, wtedy zaopatrzył Cię w płaszcz sprawiedliwości, co oznacza, że w momencie, kiedy Go przyjmiesz, jesteś odziany w Jego szaty świętości. I niezależnie jakim byłeś grzesznikiem i czego dokonałeś, Bóg Ojciec teraz widzi krew Jezusa na Tobie, a Ty jesteś zaakceptowany, ponieważ masz Jego odzienie. I On ogłosił i zadeklarował Cię sprawiedliwym. Nosisz na sobie legalne, sędziowskie, ustanowione prawo sprawiedliwości. Przez krew i krzyż Jezusa Chrystusa jesteś całkowicie przebaczony. A Duch Święty świadczy o Jezusie Chrystusie, który jest prawdą. Biblia także uczy, gdzie Duch Pański jest, tam jest wolność, ponieważ Duch Święty Ciebie uwalnia. Pewien człowiek określił to w ten sposób, mówiąc, najlepszy test wolności nie sprawdza się w tym, co możemy w wolności zrobić, ale w tym, w czym jesteśmy wolni, aby tego nie uczynić. Bo Duch Święty nie tylko nas przekonuje, ale daje nam nowe życie. Biblia mówi, kiedy jeszcze byliśmy martwi w grzechu, w
wtedy nas ukochał. Czy uświadamiacie sobie, że jesteśmy chodzącymi, umarłymi ludźmi? Twój duch jest martwy, twoja dusza. Jedynie twoje ciało oddycha, ale reszta jest nieżywa. A co musi być dokonane z kimś, kto nie żyje? Musi być przywrócony do życia. I to jest działaniem Ducha Świętego, aby ciebie pobudzić do życia. Jezus powiedział, musicie się na nowo narodzić, co oznacza, musimy być narodzeni z wysokości, czyli narodzeni z Ducha Świętego. Bo człowiek bez Boga niczym jest, jest martwy. Jego całe życie tak naprawdę nie liczy się, jeżeli nie narodzi się na nowo, bo nie będzie w stanie ujrzeć Królestwa Bożego. Więc czy jesteś już na nowo narodzony? Duch Święty w nas żyje, działa. Bóg powiedział przez Ezechiela, On będzie przepływał i działał przez ciebie, ponieważ będzie żył w tobie. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i że Duch Boży mieszka w was? Czyli On spływa na ciebie, aby żyć w tobie. Duch Święty także nas chrzci. Jesteśmy przez Niego ochrzczeni w ciało Chrystusa. Biblia uczy, że jesteśmy wielokrotnie ochrzczeni, ale przede wszystkim jesteśmy chrzczeni, kiedy przyjmujemy Jezusa jako naszego Pana i jesteśmy chrzczeni przez Ducha Świętego w ciało Jezusa. A ty, czy jesteś już ochrzczony w ciało Chrystusa? Nie chodzi mi o to, czy chodzisz do kościoła, ale o to, czy przyszedłeś do Jezusa, czy uczyniłeś Go swoim mistrzem, zbawicielem, czy jesteś ochrzczony w Jego ciało, częścią Jego? Duch Święty nas także umacnia w służbie i posługiwaniu. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który na was zstąpi i będziecie świadkami na całej ziemi. Mówił tu o Jego ponadnaturalnej mocy. A potem On stwarza w nas owoc swojego Ducha. Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa, zaczynasz być osobą pełną radości, miłości, pokoju, wstrzemięźliwości, łagodności, hojności, pełen wiary, pełen pokory, kontrolujesz siebie. To wszystko jest wyprodukowane przez Ducha Świętego. To są atrybuty samego Jezusa Chrystusa. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. On miał to wszystko i ty możesz mieć to wszystko, ale to może być dokonane tylko przez Ducha Świętego, bo sam z siebie nie możesz być dzieckiem Bożym i żyć życiem Jezusa. To byłaby totalna klapa i upadek. To jest Duch Święty, który żyje przez ciebie i produkuje te owoce w tobie. Jeśli mu pozwolisz, on to zrobi. Kiedy otworzysz Rzymian 7, pomyślisz, że jest to rozdział poddania się, ale kiedy przeczytasz kolejny rozdział 8, przekonasz się, że Duch Święty jest wymieniony 8 razy jako zwycięzca, bo możesz mieć zwycięstwo tylko w Duchu Świętym, bo Biblia mówi, abyśmy chodzili w Duchu Świętym, a następnie On wywyższa i uwielbia Jezusa Chrystusa. On nie będzie mówił tylko o samym sobie. Jeżeli znajdziesz osobę, która będzie mówić Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty, tylko Duch Święty i nigdy nie wspomni Jezusa, wtedy możesz być pewien, że ta osoba nie mówi z Ducha Świętego, bo Duch Święty wywyższa Jezusa. On mówi i uwielbia o Jezusie Chrystusie. On nie przyszedł, aby mówić o samym sobie. A potem nas wypełnia. Biblia mówi, abyśmy nie upijali się winem, ale abyśmy się upajali, wypełniali Duchem Świętym, co oznacza, abyśmy nieustannie byli pod wpływem Ducha Świętego. Musimy się wyzuć, pozbyć naszych egoistycznych pragnień, które są pożądaniem i być wypełnionym Duchem Świętym, a to jest przykazaniem. Bądźcie wypełnieni Duchem Świętym. Czy jesteś wypełniony Jego Duchem? Bo zawsze możesz. Przez wiarę. Dzięki niej możesz powiedzieć, każdy brud, każdy mój ukryty grzech, wszystko jest mi przebaczone. Przez wiarę przywdziewasz Bożą sprawiedliwość. Przez wiarę wierzysz, że jesteś wypełniony Duchem Świętym. Ale także możemy zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. I tym najgorszym grzechem jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Możemy zasmucić Ducha Świętego. Kiedy czytam Biblię, widzę wyraźnie, że Bóg ma uczucia i emocje. W Starym Testamencie możesz czytać wiele historii, także w Nowym. Psalmy opowiadają o tym, jak często ludzie buntowali się przeciwko Bogu, kiedy w Starym Testamencie nie słuchali się Boga i dlatego Bóg musiał posłać swojego Syna, aby odkupił wszystkie nasze grzechy
i aby wziął na siebie cały Boży gniew. Bo co? Zasmucali Ducha Świętego, odwracali się od Niego, ignorowali Go. Bóg pragnie, abyśmy żyli i obfitowali w pełni Jego miłości, bo Jezus wziął nie tylko na siebie cały Boży gniew, ale uzdolnił nas przez swojego Ducha Świętego, abyśmy byli w stanie żyć świętym życiem. I nawet kiedy człowiek odwracał się od Boga, nie chciał Go słuchać, On wciąż zaopatrywał ich i ochraniał, doprowadzając drogę do życia, do przebaczenia. Arka Noego była ratunkiem dla rodzaju ludzkiego. Dlatego najlepszą postawą jest, abyśmy uwielbiali Boga w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego. Abyśmy zawsze pozwolili Mu działać tak, jak On chce i kompletnie poddali się pod Jego panowanie, Jego prowadzenie, bo On wie najlepiej, czego potrzebujesz, czego potrzebuje osoba, która jest obok Ciebie. On jest Bogiem. On jest Duchem Bożym i Duchem Jezusa Chrystusa. Duch Święty jest tym, który Cię podnosi, jedynym, który jest z Tobą, kiedy zasypiasz, śnisz, kiedy wstajesz, idziesz do pracy, kiedy się śmiejesz i kiedy płaczesz. Dlatego nigdy nie jesteś sam. On przemienia nasze serca, nasze umysły, nasze motywacje, emocje. Jeżeli tylko poddamy się pod Jego wpływ, będziemy zupełnie przemienieni. Z Nim nie możesz się poddać, załamać, żyć w depresji albo w samotności. To jest niemożliwe. On Cię kocha bardziej niż sobie wyobrażasz. Dlatego nie zasmucajmy naszego wspaniałego, jedynego Ducha Świętego, który mieszka w nas, który bada nasze wnętrzności, widzi każdą Twą łzę, wstawia się razem z Tobą do Boga Ojca, daje Tobie siłę, życie, nadzieję, światło, moc i siłę, abyś powstał i dalej szedł drogą, bo On jest jedynie tym, którego potrzebujesz. Jeżeli jesteś zachęcony tym, co właśnie usłyszałeś, to chcemy Cię zaprosić do naszego kanału na Facebooku Przeznaczeni do Zwycięstwa. Możesz tam zamieszczać prośby o modlitwę. Masz też możliwość modlenia się o innych, dzielenia się, wpisując komentarze pod prośbami innych użytkowników. Wiedz, że każda modlitwa ma znaczenie i Twoja również. Amen. Amen. Możesz dołączyć do nas, pisać także prywatnie, jeżeli masz jakiekolwiek pytania. Jesteśmy tu, aby Tobie pomóc, aby wskazać albo doprowadzić Cię do intymnej, najbliższej relacji z Jezusem. Amen. Amen. Możesz oglądać Jacka, Kamila, Asię, mnie, mamy Roberta i innych wspaniałych mentorów i przywódców, którzy zawsze będą się za Ciebie modlić. Amen. Amen. Zapraszamy. Pa, pa.